tak jak Karol, też kieruje modlitwę do Jezusa, kierując się tymi fragmentami Ewangelii. I to życie eucharystyczne, to ksiądz Zieja jakoś bardzo mocno podkreślał. I miał takie pragnienie, żeby przy okazji zmian liturgicznych, które wchodziły w Kościele, żeby na koniec mszy świętej wprowadzić jakieś przesłanie do tych, którzy za chwilę wyjdą z mszy świętej. Mówi tak, na przykład tak. Gdyby ktoś wiedział, że na terenie parafii są jakiekolwiek osoby potrzebujące pomocy, jakiejkolwiek, prosimy o kontakt. Żeby to idźcie, ofiara spełniona było z tym związane. I przypomniał mi tak, było w pierwszych wiekach, kiedy ludzie się gromadzili na łamanie chleba, to była jedna troska, a druga troska to była, żeby wyjść teraz do ludzi, do cierpiących, do więźniów, do sierot, do wdów. Te dwie troski z sobą powinny się wiązać nierozerwalnie. Troska o sprawowanie Eucharystii i troska o drugiego człowieka.